Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no niewdzięczna rola, bo ten ostatni kwadrans, albo 16 minut, jak to u informatyków mówią, trzeba jeszcze wygłosić. Ochrona danych osobowych. Po co my w ogóle o tym wspominamy? Proszę Państwa, a to dlatego, że bardzo często słyszę w czasie rozmów coś takiego. Ale o co chodzi z tą ochroną danych osobowych? Po co nam to? Przecież my w tego biznesie w ogóle nie potrzebujemy. Ja się z tym zgadzam. Tak, słyszeliśmy, no to już się zaczyna wesoło, pewnie jest ciekawie. Nas to nie dotyczy, bardzo stanowcze podejście do zagadnienia u przedsiębiorców i operatorów telekomunikacyjnych rodzi no, duże zastanowienie. Zastanawiamy się nad tym, zleciliśmy już analizę, powinniśmy się tym zająć. To ostatnie, że się tym zajmujemy, to są promile. Tych slajdów jest kilka, ale ja ich nie będę czytał. To są slajdy z przepisów, które no niestety nas obowiązują. Ja zaczynam od tej najbardziej rygorystycznej, bo waszej ustawy. Przepraszam, nie jestem telekomem. Nie zajmuję się bezpośrednio telekomunikacją. Ja zajmuję się ochroną danych osobowych. Ale proszę państwa, artykuł 56, 60, 169 ustawy Prawo telekomunikacyjne mówi o danych osobowych, o obowiązkach informacyjnych, o tym, że należy się tymi danymi osobowymi przejmować. 172, 173 i odpowiednio 174. Tam mamy te nieszczęsne cookiesy, tam mamy kwestie związane z wyrażeniem zgody, tam mamy tą nową wersję artykułu 172, proszę Państwa, żeby zadzwonić do klienta, żeby skorzystać z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i skontaktować się z klientem, należy mieć od niego uprzednio zebraną zgodę. I teraz, niestety, na chwilę obecną interpretacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest taka. Nie można zadzwonić, żeby zapytać, czy można dzwonić. Wiecie, że to brzmi absurdalnie, ale niestety taką odpowiedź udzielono jednemu z operatorów. Dlaczego? Urząd uważa, że należy innym środkiem uzyskać tą zgodę, najchętniej na papierze. Kto z was zbierał zgody na coś takiego przed 25 grudnia ubiegłego roku? Nikt, bo nawet nie wiedzieliśmy, że taki przepis będzie. I nagle się okazało, że mamy już dużo za nami i ciągle się to wszystko komplikuje, bo brak zgody ze 172 wielu zaczyna podnosić jako zagrożenie dla biznesu. Zagrożenie finansowe, ponieważ jest to w gestii prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a jakie kary może tenże prezes nałożyć, to państwo z 206 możecie przeczytać, z 209, przepraszam, czyli jeżeli niestety się coś nie udało, to do 3% przychodu można karę nałożyć. Kary w przypadku UKE to nie są kary za winę, tylko za stwierdzenie, że jest nieprawidłowość, a potem będziecie się tłumaczyć, ewentualnie się odwoływać. No, ta konstrukcja jest niepokojąca i dlatego pytanie takie, czy ten demon pod tytułem ochrona danych osobowych warty jest takiego odstawiania na bok, czy czasami po prostu zrobić parę rzeczy i mieć u siebie w organizacji, w swojej małej czy dużej organizacji dane osobowe uporządkowane. Wcale nie trzeba dużo z tym zrobić, a odsuwamy od siebie realne zagrożenie dla biznesu. Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepis, który się tak skomplikował, że jak popatrzymy, ile on ma modyfikacji, to te 5 linijek nie jest bez powodu. Ostatnią zmianę zafundował nam polski rząd w związku ze zmianą dziecięcą, czyli 500+. I jak dzieci weszły z pieniążkami na rynek, to w tym roku, 1 kwietnia, taki żart nam zafundowano, czyli zmianę kolejną w przepisach. Proszę Państwa, nadążanie nad tym jest kłopotliwe, ale na czym polega cały problem? Ta zmiana, która była w tym roku, dotyczy sytuacji, kiedy współpracujecie z jednostkami administracji samorządowej. Jeżeli to jest wasz klient, to się już zastanawiacie. Jeżeli nie macie z nim nic do czynienia, to nie rusza. A najważniejsze rzeczy, te, które są w rozporządzeniach, w kontekście rejestracji i w kontekście spełnienia warunków technicznych, te najważniejsze rzeczy od przynajmniej 2 lat są niezmienne. Co należy robić? Trzeba przestrzegać przepisów, nadzorować to, trzeba sprawdzać zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami i to nie jest trudne, to są czasami checklisty. Mamy pewne rzeczy zrobione i po stronie technicznej, i po stronie organizacyjnej. Musimy nadzorować i mieć dokumentację. Uwaga, w gestii Urzędu Kontroli Elektronicznej jest też sprawdzanie w kontekście zachowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Jest konkretny przepis, który o tym stanowi w prawie telekomunikacyjnym. Czyli potencjalnie jakaś kontrola UKE celowana na coś zupełnie innego może w czasie paść pytanie, czy macie dokumentację ochrony danych osobowych? Co to jest ta dokumentacja? Dokument, który się nazywa polityką ochrony danych osobowych i dokument, który się nazywa instrukcją zarządzania systemami informatycznymi najczęściej, ale generalnie systemami, w których przetwarzane są dane osobowe. Dwie instrukcje, ta druga zazwyczaj po stronie personelu technicznego. Kiedy IT robi dokumentację albo kiedy z niej korzysta? No późno, jak coś nie działa albo jak już musi zrobić. Natomiast co do zasady może czasami warto ich zapytać, jak to jest skonstruowane i nie mówimy tutaj o tym, o tej telekomunikacji, tylko o systemach, w których przetwarzacie informacje o swoich klientach. Także te informacje, które są związane z umowami, z zawartymi kontraktami, z obsługą klienta, te rzeczy też są potrzebne. Proszę Państwa, trzeba przeszkolić osoby, które przetwarzają te dane, żeby wiedziały, jak to robić. No ale kto u Was w firmach nie przeszkala ludzi z call center, jeżeli macie call center, czy tam z tego punktu kontaktowego ktoś, kto wisi na słuchawce, kto nie przeszkala księgowości w kontekście odpowiedniego wystawiania dokumentów? Wszyscy to robią. To nazwijmy to też i ewentualnie dodajmy jeszcze dwie rzeczy związane z ochroną danych i mamy krok do przodu, jeżeli chodzi o obowiązki. No i ostatnia sprawa, rejestr zbiorów, czyli te zbiory danych, które mamy, musimy zidentyfikować, musimy nazwać i w zależności od formuły przyjętej, czy mamy tak zwanego administratora bezpieczeństwa informacji, czyli osobę dedykowaną do ochrony danych u siebie w firmie, czy też działamy na zasadach ogólnych, to zgłaszamy to do generalnego inspektora, do GIODO albo sami to robimy. Pamiętajcie, że macie jeszcze jeden obowiązek w stosunku do generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Każdy incydent związany z danymi osobowymi, z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych macie obowiązek raportować. Może nie wszyscy na tej sali, ale ten świat telekomunikacyjny ma ten system, tej notyfikacji do generalnego inspektora. Nie do UKE, tylko do generalnego inspektora. Czyli jeżeli coś się zdarzy z danymi osobowymi, ktoś wam gdzieś wejdzie, coś wyciągnie, jakieś dane od was wypłyną, macie w ciągu 3 dni obowiązek zgłosić to generalnemu inspektorowi, Warszawa, ulica Stawki 2. Nie wszyscy to robią, a niektórzy nawet nie mają tej świadomości. Czasami warto sobie przelecieć taką kwerendę po prostych przepisach, chociażby tych, które na tych slajdach dzisiaj pokazuję. Co nam grozi za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? Z samej tej ustawy. Do 3 lat pozbawienia wolności, gdy dane wrażliwe, te takie o zdrowiu i różnych rzeczach specyficznych dla konkretnej osoby wrażliwych, sensytywnych przetwarzamy. Do 2 lat, do roku, w zależności od skali problemu lub kary finansowe nakładane w drodze administracyjnej. Czyli jak już mamy ewentualne kary z UKE, jeżeli mamy ewentualne kary, które może nam nałożyć w postępowaniu administracyjnym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, to zaczynamy się zastanawiać, czy warto tracić te pieniądze, zamiast troszeczkę zainwestować czasu i pieniędzy na wstępie. Kolejna, świadczenie usług drogą elektroniczną. Proszę Państwa, ja stawiam i pewnie byśmy mogli się zakładać, że na tej sali większość nie tylko świadczy usługi telekomunikacyjne. Może jakąś pocztę, może jakieś web serwisy, może transparentne cache, cache proxy, zdjęcie obciążenia na ostatniej mili. Przecież to są usługi świadczone drogą elektroniczną dodatkowo dla waszych klientów i nie wszystkie z nich wpisują się w usługę telekomunikacyjną stricte. W związku z tym macie kolejny przepis, do którego należy się zastosować. Tam są pewne zobowiązania. Ten przepis traktuje też o komunikacji z waszymi klientami. Wysyłacie do nich mailem, SMS-em, dzwonicie do nich, przekazując pewne informacje o charakterze operacyjnym, wynikającym z umowy, ale także marketing. Chcecie ich zainteresować czymś, co sami macie, lub tak jak tutaj mój poprzednik, nie swój produkt, ale zainteresował was, prawda? Czyli mamy usługi marketingowe na rzecz podmiotów trzecich. To wszystko jest regulowane znowuż w przepisach. Spam, no za spam coś nam może grozić. Co nam może grozić? Oprócz tego, że nie będą nas lubić, będą nasze maile trafiały do spamboxów, do różnych skrzynek, będą nam odbijać te maile. Za spam może nam grozić kara. Znowuż, ja nie chcę was straszyć, ja podaję suche fakty. Za każdego maila, za każde naruszenie, które jest wysłaniem niezamówionej informacji handlowej, możecie zostać ukarani grzywną od 20 do 5 tysięcy złotych za każdy taki przypadek. Proszę Państwa, wysyłacie 10
100, 1000, 2000 maili, razy wysokość grzywny, którą na wniosek poszkodowanego, pokrzywdzonego może zasądzić sąd powszechny, to trwa, ale to już jest problem. Po co w ogóle się w takie coś angażować? I jeszcze kwestia tego, że wam konkurencja może robić problemy, bo przecież jeżeli wy coś zrobiliście źle, to konkurencja chętnie to wykorzysta, żeby wyjść w peletonie troszeczkę wyżej niż wy sami, czyli ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czyn nieuczciwej konkurencji, wysłanie niezamówionej informacji o charakterze handlowym też może być problemem. I jeszcze jedna sprawa, ustawa o ochronie danych osobowych, to przecież to nie dotyczy przedsiębiorców. A, dotyczy. Małych przedsiębiorców, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki komandytowe z komandytariuszami osobowymi. To są też osoby, tym bardziej, że od 19 maja zmieniają się z nam znowu przepisy wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I to, co mamy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w CIDG, w pewnej części będzie jawne i można to przetwarzać, w pewnej nie, w pewnej będzie podchodzić pod ustawę o ochronie danych osobowych, w pewnej nie. Na dzień dzisiejszy dane przedsiębiorców jednoosobowych działalności są objęte ochroną z tytułu ochrony danych osobowych, czyli nie tylko wasi klienci indywidualni, ale także firmy, małe firmy o osobowości indywidualnej, działalności gospodarczej też są objęte ochroną z tytułu ustawy o ochronie danych osobowych. I jeszcze to, co od wczoraj możemy mówić, że stało się faktem. To, o czym od wielu miesięcy mówiono. Rozporządzenie ogólne o ochronie prywatności tak naprawdę. Unijne rozporządzenie, które za 2 lata, nie już, za 2 lata zastąpi nasze przepisy krajowe, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych. Zharmonizuje wszystkie przepisy europejskie. Wszystkie kraje w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego Unii Europejskiej będą miały ten sam przepis. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych. Wczoraj zostało uchwalone. Czekamy 20 dni na publikację w Dzienniku Urzędowym, potem mamy 2 lata na wdrożenie w Polsce. Proszę Państwa, dlaczego ja wam o tym mówię? Ano właśnie ze względu na te pogrubione. Lubicie cyferki? Nie takie. Poza tym nie po stronie wydaj, tylko po stronie dostań. A tutaj są kary do 4% obrotu za poprzedni rok obrotowy. Tylko dlatego, że tak sobie Unia wymyśliła i to nam może grozić za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych. Proszę Państwa, polska ustawa obecnie obowiązująca, a RODO, czyli rozporządzenie ogólne, ma podobne wymagania w zakresach technicznych, więc jeżeli się przygotujecie według dzisiejszych standardów do ochrony informacji, które są danymi osobowymi, to w RODO będzie wam łatwiej. Nie mówię, że będzie łatwo, bo tam jest jeszcze kilka niepokojących rzeczy innego typu. Nie, to nie czas i miejsce na to. Ale warto o tym mieć świadomość, że takie coś niestety może zaistnieć. Proszę Państwa, kolejna sprawa. Czy to były wszystkie przepisy? Nie, można wymieniać. Ochrona baz danych, prawo pracy i tak dalej, ale nie wchodźmy w szczegóły. Już te 4, które podałem na początku, dają do myślenia. Kto w tym wszystkim uczestniczy? Administrator danych osobowych i wszyscy wokół, inne podmioty, klienci, kontrahenci, podwykonawcy. Czy wszyscy Państwo podpisujecie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze swoimi podwykonawcami? Uwaga, podwykonawcą może być ten monter, który idzie na instalację i niesie ze sobą umowę, a nie jest waszym pracownikiem. Wszyscy macie te umowy podpisane? Cieszę się. Jeśli nie, może warto popatrzeć, jaki jest wzór umowy i dodać do niego 4 punkty związane z ochroną danych osobowych, żeby potem GIODO, UOKiK, UKE, Ministerstwo, a tam jeszcze Administracji Cyfryzacji, przepraszam, Ministerstwo Cyfryzacji nie miało do was uzasadnionych uwag, bo zawieracie umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, na inne usługi, obsługujecie różne kategorie klientów i o nich dane zbieracie. Najczęściej nie tylko i nie wyłącznie te dane, które są związane ze świadczeniem usługi tej telekomunikacyjnej. Macie LMS-a. Ci, którzy używają LMS-a wiedzą, czy tam inne CRM-y, inne systemy obsługi klienta, ile tam jest informacji, poza tym ile tam informacji wtórnie jest tworzonych. Na podstawie posiadanych informacji coś więcej uda nam się wytworzyć. Konta, profile, usługi, poczta, to co mamy dla naszych klientów. Mamy reklamacje, mamy ewentualnie windykacje. Monitorujemy i rejestrujemy pracę naszych pracowników. Nie ma przepisów o monitoringu wizyjnym w Polsce, niestety. Ale
generalny inspektor mówi, ochrona danych osobowych, a kamery, oj tak, tak, to jest blisko, bo jeżeli z kamery, z obrazu jesteśmy w stanie stwierdzić, kogo to nagranie dotyczy, to to są dane osobowe. Podwykonawcy, pośrednictwo umowy powierzenia. Proszę Państwa, marketing. Co robicie z marketingiem? Poczta konwencjonalna, inserty, papier, który wysyłacie, tak? Snail. Elektroniczna, display, czyli to, co na stronach w postaci banerów, reklam, czegoś, co pokazujecie swoim klientom na swoich serwisach internetowych. No i dzwonicie i macie call center do was albo wy do kogoś, prawda? I w tych wszystkich obszarach potrzebujecie odpowiednio tą relację z klientem nawiązać. Ja jestem przerażony ilością zgód, które się teraz zbiera. Operatorzy mają po 10-12 zgód już nawet w skrajnych przypadkach, bo tam jeszcze różne inne wynalazki na grupy kapitałowe biorą. Ale co do zasady, niestety, jeżeli chcą być pewni, że nie będą mieli problemów formalnych, no to taka ilość jest wymagana. Co to są dane osobowe? Krótko. Czy samodzielnie występujący adres e-mail może być daną osobową? Czyli czy jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie tych adresów, że to jest Maciej Kołodziej? Odpowiedź prawnika: to zależy. Odpowiedź generalnego inspektora: to może być dana osobowa. One nam nie pomagają, te odpowiedzi. Dobrze. Ale co do zasady mówią, mamy problem, bo prawdopodobnie większość danych, które w postaci mailowej przetwarzamy, może być związana z osobami. Niemniej wyciągmy z tego dane kontaktowe, typowe kontakty do firm, do podmiotów, które są niezwiązane z osobą, tylko z działalnością, czy z działalnością firmy. Czy adres IP może być daną osobową? Jak sądzicie, czy na podstawie adresu IP można wskazać osobę, której to dotyczy, to połączenie? Nie? Zależy. Jak mi dacie adres IP, a ja mam tylko 24 oddziały w jednej z firm, to ja jestem w stanie wskazać komputer i nawet jak mi się będzie przenosił, a jeszcze popatrzę po bazach lokalnych, to po Macu dowiem się na pewno, że to jest ta osoba. Przy big data, przy ilości informacji, które przetwarzamy, samodzielny adres plus no, ewentualnie data, czas, kiedy to miało miejsce, może wskazać konkretnego abonenta, czyli może być daną osobową. Niestety może być daną osobową. Te cyferki, co to może być? PESEL, prawda? Czy PESEL może być daną osobową? To zależy, bo jeżeli ja teraz bym tutaj Państwu zapytał ten pierwszy PESEL, kto to jest, no to jak się nie zwrócicie do PESEL-u, no to może być problem, prawda? Czy tam do aplikacji źródło, która jest w administracji publicznej. Ale jakby tak tutaj był któryś z przedstawicieli policji, wystukałby na swoim prywatnym smartfonie w odpowiedniej aplikacji, to zaraz by się dowiedział, że to jest ta konkretna osoba z imienia i nazwiska. Ale co do zasady, u was w firmach PESEL będzie daną osobową, bo macie go na umowach, bo macie go na fakturach, jeżeli wystawiacie faktury bez NIP-u, ale z PESEL-em i tak dalej. Czyli PESEL samodzielny też zaczyna być daną osobową. Nie chodzi o samą datę urodzenia, tylko o wskazanie konkretnej osoby, której te dane dotyczą. Zgody zbieramy z wielu przepisów. W szczególności ochrona danych, prawo telekomunikacyjne, świadczenie usług drogą elektroniczną. I za każdym razem tworzą się nam takie potworki. Takie formularze, w których zbieramy zgodę na regulamin, podpisujemy umowę na odległość może, informujemy o pewnych rzeczach, spełniamy obowiązek informacyjny, notyfikację, a potem zbieramy jedną zgodę, drugą zgodę, trzecią, czwartą, coś tam, coś tam, coś tam. No niestety takie są realia i czy to robicie na papierze, czy to robicie w formie elektronicznej, bez tych zgód albo bez kompletu tych zgód musicie odpowiednio kierować komunikację do klienta. Proszę Państwa, nie czas i miejsce na szczegóły, natomiast sygnalizacja, to był cel tego ostatniego dzisiejszego wykładu. Stowarzyszenie Ariergarda, Inet, moja firma, próbujemy troszeczkę krzewić wiedzę, informować, prowadzić szkolenia w tym zakresie. Jeżeli będzie zainteresowanie, no to przecież chyba to jest to. Trzeba zapytać, ile trzeba poświęcić czasu i ewentualnie pieniędzy, bo bez tego jest zawsze trudno, żeby mieć spokój, jeżeli chodzi o zagadnienia przetwarzania danych osobowych w waszych organizacjach. Dziękuję za uwagę. Ewentualne pytania, nie wiem, to teraz chyba nie, ale ten adres jest do waszej dyspozycji, jeżeli ktoś go sobie odpisze i będzie chciał zadać jakieś pytania, obiecuję, że w skończonym czasie, dającym się przewidzieć, odpowiem na wasze wątpliwości. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Pan Maciej Kołodziej ze Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Panie Macieju, muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Ja nigdy nie przypuszczałem, że o danych osobowych będę słuchał jak o sensacjach XX wieku, a Wołoszański to może panu buty wiązać, naprawdę.